Cześć! Dzisiaj w ramach odświeżania materiałów archiwalnych będziemy rozmawiać o czasownikach modalnych. Czyli będziemy móc, umieć, musieć, o should, między innymi o should sobie porozmawiamy. Ale nie tylko. Witam bardzo serdecznie na kanale. W różnych źródłach, na różnych stronach i u różnych nauczycieli można znaleźć bardzo różne listy czasowników modalnych. W sensie nie każda ta lista jest taka sama. Na niektórych listach są jedne czasowniki, na innych trochę inne i niektóre się w sumie powtarzają, a niektóre nie. Cóż, ja też będę miał swoją listę, ale wydaje mi się, że ją bardzo dobrze uzasadnię. Otóż czasowniki modalne to can, could, may, might, must, mustn't, should, a także will, would i shall. Can, could, may, might, must, mustn't, should, will, would, shall. Gdzie cztery pierwsze czasowniki na tej liście możemy na język polski przetłumaczyć właściwie tak samo. Móc. Tylko różna jest moc tego móc. Can jest najmocniejszym móc. Jeżeli mówię I can help you, to ja mogę ci pomóc i naprawdę mogę. Natomiast jeżeli mówię na przykład I might help you, to pewnie i mógłbym ci pomóc, ale w sumie to chyba mi się nie chce. Czyli niby dalej mogę ci pomóc, ale wiesz... W sumie mam duże rzeczy do zrobienia. A can dodatkowo może oznaczać jeszcze umieć, potrafić, must to oczywiście musieć. Ale uwaga, bo mustn't to wcale nie musieć, bo jest bardzo konkretny powód, dlaczego akurat mustn't na tej liście się znalazło, a nie ma na przykład shouldn't, couldn't czy can't. Mustn't to nie jest przeczenie must. Mustn't to jest przeciwieństwo must. Jeśli must to musisz, to mustn't, to nie wolno ci. Should to powinien. I zwróćcie uwagę, że w języku polskim nie ma w tłumaczeniu should bez okolicznika. Nie ma powinieneć. Jest powinność, ale powinność to jest rzeczownik. Także powinien, powinna, powinno i tak dalej. No dobra, a co znaczył pozostałe trzy i dlaczego są pod kreską? Co znaczy will? Jeżeli pomyśleliście sobie teraz, że will oznacza będę, to niestety nie macie racji. Will może wyglądać na będę, jeżeli dodamy do will taki czasownik, który po polsku stworzy nam właśnie takie znaczenie. Na przykład I will have po polsku będzie rzeczywiście oznaczać będę miał. I will know będzie oznaczać będę wiedział. Ale nie dlatego, że will oznacza będę, tylko dlatego, że will postawiony przed czasownikiem robi nam z tego czasownika przyszłość. Robi nam formę przyszłą. I will go, to ja pójdę. I will do it, to ja to zrobię. I will buy him a present, to ja kupię mu prezent. Will plus czasownik sprawia, że ten czasownik automatycznie jest w przyszłości. I would w największym skrócie robi nam przypuszczenie. Przypuszczenie, czyli co? Czyli tak jak will robiło nam przyszłość, jeżeli po tym will postawiliśmy czasownik, tak would stworzy nam przypuszczenie, jeżeli po tym would postawimy czasownik. Na przykład I would go, to ja poszedłbym. I would do it, to ja zrobiłbym to. I would buy him a present, to ja kupiłbym mu prezent. A więc will plus czasownik oznacza, że ja to zrobię, a would plus czasownik oznacza, że ja to zrobiłbym. W największym skrócie, to jest najważniejsze i na razie powinno wystarczyć. No i jeszcze shall. Shall właściwie też robi nam przyszłość. I shall go oznacza ja pójdę, a you shall not pass. Oznacza nie przejdziesz, albo nie zdasz. Równie dobrze nauczyciel mógłby tak krzyczeć do swoich uczniów. You shall not pass! Przy czym, wiecie co? O ile nie chcecie wyglądać i brzmieć tak jak Gandalf, czyli wiecie, jakiś starszy typ z dziwną brodą i w dziwnym, szarym, niedomytym płaszczu, to raczej nie używajcie shall do mówienia o przyszłości. Najlepiej to w ogóle nie używajcie shall. Teoretycznie możemy z tego zrobić zwrot grzecznościowy, kiedy pytamy się o coś, w sensie kiedy komuś coś proponujemy, na przykład shall we dance? Czy może zatańczymy? Shall we dance? Ale to brzmi niemalże tak, jakbyśmy zaraz mieli dodać milady. Okej, jest to poprawne, to działa, ale miejmy świadomość tego, jak to brzmi. Załóżmy sobie na razie po prostu, że jest to staromodna przyszłość, ok? I do not know you well. Mamy czasowniki modalne, mamy ich znaczenia. Zanim popatrzymy na ich przykłady, na przykłady użycia tych czasowników w dobrych rock'n'rollowych numerach, zastanówmy się, co one mają ze sobą wszystkie wspólnego. Otóż czasowniki modalne to są naprawdę fantastyczne czasowniki. Szczególnie na samym początku nauki są zupełnie bezproblemowe, nie sprawiają żadnych problemów, nie są właściwie żadnym wyzwaniem dla ludzi uczących się języka angielskiego. I do not...
not know you well. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że są absolutnie zawsze w formie podstawowej. W takim totalnie gołym bezokoliczniku, dokładnie tak jak je widzicie tutaj, one nigdy nie zmienią tej formy. Nigdy nie dodamy do nich żadnej końcówki, żadnego S, żadnego ed, żadnego ing, shooting. Nigdy. A więc nawet jak będziemy mieli trzecią osobę liczby pojedynczej, zupełnie nic się nie zmieni. Na przykład she can get what she came for. Czyli ona może dostać to, po co przyszła. I zobaczcie, to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, she. I to jest zdecydowanie czas present simple. Czyli zgodnie ze wszystkimi regułami powinniśmy dodać eskę, powinno być can's. Ale nie jest. Zawsze w formie podstawowej. Co więcej, czasownik po modalu też jest zawsze w formie podstawowej. Bo, i o tym jeszcze za chwilkę będziemy rozmawiać, po czasowniku modalnym zawsze jest kolejny czasownik. One nie występują same, one nie występują indywidualnie. One muszą mieć jeszcze jeden czasownik, który modulują. I ten drugi czasownik, ten czasownik po nich, też zawsze w formie podstawowej. Bo zobaczcie, to jest w dalszym ciągu trzecia osoba liczby pojedynczej, ale nawet do tego get nie dodajemy żadnej końcówki. To nie jest żaden błąd. Nie ma she can get, tak samo jak nie ma she can's get. Nie. Żadnych końcówek. Luz, spokój, relaks i czasowniki modalne. A to też jeszcze nie koniec, no bo powiedzieliśmy sobie, że to jest czas present simple. To fakt. A jak tworzymy pytania w present simple? Przez do, tudzież does, prawda? No więc nie wtedy, kiedy mamy czasowniki modalne. Czasowniki modalne bardzo ułatwiają sprawę, ponieważ są operatorami. A wiecie, co to znaczy? To znaczy, że to tymi czasownikami modalnymi będziemy się bawić, żeby stworzyć pytanie i przeczenie. A przez bawić mam na myśli to, że żeby stworzyć pytanie, wystarczy to can przerzucić na początek, natomiast żeby stworzyć przeczenie, wystarczy do tego can dodać not, wystarczy właśnie to can zaprzeczyć. A więc, żeby stworzyć pytanie, przerzucamy modal na początek. Żeby stworzyć przeczenie, dodajemy do modala not. Zawsze w podstawowej formie, czasownik po nich też zawsze w podstawowej formie, są operatorami. No, żyć nie umierać. Żadnych końcówek, żadnych problemów, pytania i przeczenia w banalnie prosty sposób. Super, no tak, no, super. Gdzie minusy? Jednym drobnym minusem będzie cecha czwarta. Czasowniki modalne nigdy nie występują razem. Nigdy same ze sobą. Nie możemy powiedzieć she will can, ani he should must. Nie da się. Dlaczego to jest problem? No bo być może my jednak zechcemy powiedzieć, że ona będzie umieć, a on powinien musieć. Ale o ile nie chcecie wracać do starszych wersji moich odcinków o modalach, musicie jeszcze troszkę poczekać na to, jak to rozwiążemy. Na razie zapamiętujemy fantastycznie proste rzeczy. Zawsze forma podstawowa i to zarówno w przypadku czasownika modalnego, jak i tego, który stoi po nim. Pytania i przeczenia w banalnie prosty sposób. No, nie wolno nam ich łączyć, okej, ale w sumie w czym nam to na razie przeszkadza? I wiecie co? Te czasowniki modalne to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Szczególnie na samym początku nauki. Bo to jest wszystko banalnie proste, a jednocześnie bardzo przydatne. Zobaczcie, jak dużo rzeczy my możemy wyrazić, mówiąc tylko o tym, co możemy, co musimy, co powinniśmy. Że nie wspomnę, jak bardzo komunikację ułatwia to, że my umiemy wyrażać przyszłość czy przypuszczenie. A jednocześnie nigdzie tu nie przejmujemy się odmianą czasowników. Jeżeli chcemy powiedzieć po angielsku ja muszę iść do domu, mówimy po prostu I must go home. I must go home, czyli właściwie ja musieć iść dom. I to jest poprawne zdanie. To nie jest zdanie w rodzaju kali lubić, kali kochać, ale okej, ktoś nas zrozumiał. Nie. Tu się wszystko zgadza. To jest takie proste. Żadnych końcówek, żadnych odmian, żadnych problemów i to nieważne w jakiej osobie. Właściwie sprawdzamy tylko sobie te słowa w słowniku, stawiamy je obok siebie zgodnie z zasadą podmiot, czasownik, cała reszta i mamy to. A więc jeśli zechcemy powiedzieć ona umie grać na bębnach, to mówimy ona umieć grać i bębny. She can play the drums. To jest takie proste. Dodatkowo przy użyciu can, could, a nawet may, might jesteśmy w stanie stworzyć całą masę fajnych zwrotów grzecznościowych. Takich jak na przykład can I help you? Czy mogę ci pomóc? Albo can I have some coffee? Czy mogę poprosić kawę? Czasowniki modalne. Czyli osoba, modal, jeszcze jakiś czasownik i cała reszta. Luz. Żadnych odmian, żadnych problemów. Żeby stworzyć pytanie, modal na początek. Żeby stworzyć przeczenie, do modala not. To przecież łatwiej już się chyba nie da. To co? To może jeszcze kilka naprawdę dobrych rock'n'rollowych przykładów. A bardzo proszę. We can be heroes. Możemy być bohaterami.
możemy, bo can oznacza móc. I be, a nie żadne am, bo czasownik po modalu zawsze w formie podstawowej, zawsze w takim gołym, zupełnie bez okoliczniku. A więc absolutnie żadne can am, can is, ani can are. I could stay awake just to hear you breathing. Mógłbym nie spać, żeby tylko posłuchać, jak oddychasz. I could stay awake just to hear you breathing. Mógłbym. Czyli dalej móc, ale takie trochę słabsze. You may say I'm a dreamer. Możesz, mógłbyś powiedzieć, że jestem marzycielem. You may say I'm a dreamer. May, jeszcze słabsze móc. I might be as crazy as you say. Kto wie, może jestem nawet tak szalony, jak mówisz. I might be as crazy as you say. Już takie naprawdę słabe móc, ale dalej możliwe. Show must go on. Przedstawienie musi trwać. I mustn't hesitate. Nie wolno mi się zawahać. Bo pamiętacie, że mustn't to nie wolno, a nie muszę, tak? You should give me a chance. Powinieneś, powinnaś dać mi szansę. Should, powinien, nie. I do not know you well. Should, powinien, powinna, powinno. Love will tear us apart. Miłość nas rozdzieli. Co zrobi? Rozdzieli. Bo will robi przyszłość. I would do anything for love. Zrobiłbym wszystko dla miłości. Zrobiłbym, bo would robi nam przypuszczenie. I you shall not pass. Nie przejdziesz. Czyli niby przeszłość, ale jednak wypowiadana przez jakiegoś starego, podejrzanego typa w niedopranym szarym płaszczu. W piosenkach rock'n'rollowych szal próżno szukać. Czasowniki modalne, czyli naprawdę fajne i bardzo przydatne czasowniki. I żeby była jasność, to co powiedzieliśmy sobie dzisiaj, to są najważniejsze informacje na ten temat. Najbardziej przydatne informacje, a jednak takie, z którymi borykają się ludzie nawet naprawdę zaawansowani w tym języku. I jeszcze do czasowników modalnych wrócimy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak mówiłem o czasownikach modalnych w materiałach archiwalnych, czyli niejednokrotnie niemalże 7 lat temu, to oczywiście zapraszam do opisu tego odcinka. Ale tak sobie pomyślałem, że warto je odświeżyć. Co niniejszym od czasu do czasu będę czynił. Jeśli ktoś chce sobie zapauzować i screenscreenować, to może być odpowiedni moment. Ale jeżeli ktoś jest na to na przykład zbyt leniwy, to zapraszam już za chwilę na Instagrama Rock Your English, gdzie znajdziecie zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie. Tak w ogóle zresztą zapraszam na Instagrama Rock Your English. Zapraszam też na TikToka, zapraszam na Facebooka, zapraszam nawet na X-a Rock Your English. Wszędzie tam można się trochę ze mną angielskiego pouczyć, wszędzie trochę inaczej. Zapraszam też na stronę www.rockyourenglish.pl, jeżeli chcesz zobaczyć, jaką mam ofertę kursów grupowych online na żywo. Właśnie ruszają zapisy na edycję zimową. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rock Your English. Aha! Jeżeli z jakichś zupełnie nieznanych mi powodów nie subskrybujesz dalej tego kanału, a mimo wszystko chciałbyś być na bieżąco z tym wszystkim, co tu jest robione, no to bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji. O tutaj najlepiej, o tu. W sprawie wspomnianych kursów grupowych online zapraszam na www.rockyourenglish.pl. A jak ktoś chce się dorzucić do kawy, to zapraszam nawet na Patronite'a. I gdzieś tu za chwilę będą też linki do innych moich social mediów. Zapraszam. See ya!